Dzisiejszy temat to dogrywanie freebola, pierwsza część, a druga część, o której powiem za chwilę, będzie związana z atakiem i z wystawą. Na początku troszeczkę o tym freeballu. W ogóle co to jest freeball? Freeball to piłka lecąca z drugiej strony boiska, łatwa, na przykład po obronie lub po złym przyjęciu, kiedy przeciwnik jedyne co może zrobić, to się uratować, tak? Czyli oddaje nam łatwą piłkę na drugą stronę. Tak naprawdę do pokrycia wtedy mamy całe boisko, ale mamy też na tyle dużo czasu, żeby się dobrze do tej piłki ustawić, dobra? I teraz przy dograniu freebola ważna jest rzecz, o której chcę powiedzieć za moment, ale najpierw zadam wam pytanie. Tutaj jest ustawiona jedna piłka i druga piłka. Jak myślicie, dogrywając piłkę załóżmy z 7 metra, tak, będąc tutaj, gdzie lepiej piłkę dograć? Tam blisko do siatki, czy tutaj na środek? Okej, ale chciałbym, żebyście poparły to argumentami. Maria, mówisz na środek, dlaczego? Dlatego, że skraca się wtedy czas osoby, która, znaczy dojścia do piłki osoby, która musi wystawić, nie? Czyli powiedzmy nie będzie... Chociaż nie wiem. W sumie jak ktoś ma szybkie nogi, to też doleci tam, nie? Ale wystawiający zawsze się trzyma chyba tego przyjmującego raczej, nie? No, dobrze kombinujecie. I teraz dokładnie, co jeszcze? Kasia? Tam 2 metrów, nie? Muszą być. No właśnie. Jak piłkę zwieje na przykład, bo warunki są nie takie, no to lepiej bliżej zagrać. Bliżej, czyli która? Później no, ja też skracamy dojście ewentualnie do ataku, no bo stamtąd tam piła, no to musisz całe boisko na szybko. Dobra. Ania, masz inne zdanie? Tak logicznie rzecz ujmując, bym powiedziała, że tam, bo jest najłatwiej do niej dobiec. Okej. Okay. A jakbym dogrywał piłkę stąd? To gdzie? Tam. Też na środek, czy tu? No, nie, to tam. Okej. Okay. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku, na waszym poziomie, dogrywałbym piłkę do siatki. Dlaczego? Zasadnicza różnica jest tylko jedna. W momencie, kiedy dogrywam piłkę tutaj, tak, niezależnie czy jestem tu, czy jestem na 4 metrze i tak dalej, za każdym razem, jak dogrywam piłkę na środek, później idąc do ataku, nieważne ile metrów mam do pokonania, będąc tutaj przy siatce, zawsze muszę widzieć i pole z przodu, i piłkę, która jest z tyłu. Niestety nie mam trzeciego oka, żeby obserwować sobie piłkę i wystawiacza z tyłu, i boisko z przodu, dlatego jest to bardzo trudne do zrealizowania. Jeśli piłka jest za mną, tak naprawdę tracę kontrolę nad tym, co dzieje się po drugiej stronie. Nie widzę blokującej, nie widzę obrońcy, nie widzę, co się dzieje, czy przebiegają, czy zostają, czy się wycofują w bloku, czy nie. Tak? Więc w obu przypadkach prawidłowa odpowiedź jest ta. Blisko siatki. Dlaczego? Mówicie, że stąd skracamy sobie dystans między nami a wystawiającym. A tak naprawdę na waszym poziomie wszyscy dobrze wiecie, że jeśli piłka, o czym mówiliśmy przy okazji przyjęcia, jeśli piłka leci na nas, na mojego partnera, czyli w tym wypadku na mnie tutaj, tak, to osoba, załóżmy Kasia, która by grała ze mną, wie, że ja będę, moją intencją jest dogranie do siatki i wbiega sobie wcześniej, więc ona na pewno by nie czekała tutaj ze mną na tą piłkę i reagowała późno, tylko raczej powinniśmy jako partner wiedzieć, że mój partner czy moja partnerka będzie starała się dostarczyć piłkę w najlepsze możliwe miejsce potem do ataku, bo naszym celem jest zdobycie punktu, tak? Nie wygoda w wystawie, ale raczej zdobycie punktu. Czyli ja jako dogrywający dograłbym piłkę do siatki, Kasia odpowiednio wcześniej jako moja partnerka by wbiegała, tak? I mielibyśmy komfortową sytuację do ataku, bo ja sobie stąd dogrywając robię 3 kroki, w tym czasie, kiedy piłka leci, jestem gotowy do ataku, wystawka idealnie blisko siatki, hop, tak? Tak jak mówię, przy dograniu na środek, czy jeszcze gorzej za plecy, tracimy ten komfort. Piłka zawsze leci nam zza pleców, szczególnie dla praworęcznych z tej strony, to jest bardzo trudna rzecz do zrealizowania. Piłka musi nam dolecieć, jeśli nie doleci, będzie za wąsko, nie mamy nawet miejsca, żeby cokolwiek innego wykręcić niż skos, ok? Także chciałbym, żebyśmy z tej krótkiej lekcji zapamiętali, że każdego freebola, każdą piłkę lecącą z drugiej strony łatwą, staramy się dograć blisko siatki. Dobrze? I też nawiązuję do lekcji o przyjęciu, że każdą piłkę, łatwą zagrywkę dogrywaliśmy poprzez przemieszczenie się na nogach. Tutaj sytuacja jest analogiczna, czyli tak staramy się ustawić, żeby piłka była na szerokości pępka, tutaj na środku, niezależnie czy jestem z lewej strony, czy z prawej strony, zawsze chcę się przemieścić na nogach i dograć ją typowo przed siebie. Dobrze? Także to jest miejsce dobrego dogrania freebola. I często zdarza się błąd, szczególnie w końcówkach. Jest 20-19, patrzymy, piłka, dobra zagrywka była, tak? Oni są w krzakach, przebijają piłkę z drugiej strony i co się dzieje? Taka niechlujność się pojawia w przyjęciu, bo jesteśmy albo zbyt podnieceni, że możemy skończyć mecz, albo po prostu troszeczkę rozkojarzeni. Dogrywamy na 4-5 metr, co się dzieje? Tracimy szansę na zdobycie ważnego punktu kończącego seta i potem tak naprawdę żałujemy tego przez następne albo całe życie, albo następne 5 minut, tak? Więc zależy, jaki to jest turniej. Ale warto się na tym skupić, warto to trenować, żeby ta pierwsza piłka otworzyła nam szansę do zdobycia punktu. Dobra?
To jest rzecz, która kończy ten krótki wykład dotyczący dogrywania freebola.